Pierwszy przed Państwem wystąpi Hubert Gniadowicz, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. Ze swoim wystąpieniem zapraszamy Panie Hubercie. Wielkie brawa. Tak jest, tutaj mam dla Pana przygotowany mikrofon. Pan pewnie też potrzebuje właśnie tego do klikania. Bardzo proszę. Mam jeszcze dla wszystkich Państwa, którzy będą występować, dla Pana również informację mniej przyjemną, ale niemniej jednak ważną. Musimy się dość precyzyjnie pilnować czasu. Proszę Państwa, ja mam tu taki bardzo magiczne urządzenie, które jeśli zostanie odpalone, oznacza, że zostało 5 minut do końca. Potem znosimy ze sceny. Jak najbardziej. Bardzo proszę. Dzień dobry. Nazywam się Hubert Gniadowicz, jestem zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki, organu nadzorowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jesteśmy na konferencji Miasta w Internecie. Muszę przyznać, że mając jako przedstawiciel administracji centralnej prezentację otwierającą, był to dosyć prowokacyjny pomysł, mając tylu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na sali, ale spróbuję. Szanowni Państwo, przyszedłem do Państwa tutaj dzisiaj żeby powiedzieć o strategii cyfryzacji, którą przygotowaliśmy wspólnie jako Centralny Ośrodek Informatyki i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ona traktuje o tych usługach cyfrowych, centralnych, ale myślę, że też może Państwa zainteresować, bo tak naprawdę wszystkie usługi, o których dzisiaj powiem, dotykają JST, dotykają gmin, dotykają powiatów. Myślę, że będzie to dla Państwa interesująca podróż. Strategia zrodziła się ze zderzenia kilku czynników, oczywiście doświadczeń, które mamy, usług, które mamy, wszystkich, całej historii 25-lecia, ale także z dwóch ostatnich wydarzeń, które właściwie wpływają na wszystko, czyli COVID plus wojna w Ukrainie. Te doświadczenia pokazały nam, że no nie ma odwrotu, tak? Już nie ma tych pytań, które 25 lat temu zadawano, czy, w jakim stopniu, dlaczego, a czy na pewno, wiadomo, że tak. Powiem Państwu, że jak zaczęła się inwazja rosyjska na Ukrainie, w lutym zebraliśmy zespół, powiedzieliśmy, słuchajcie, to trzeba w jakiś sposób pomóc, tak? Trzeba w jakiś sposób zareagować na tą inwazję. Zgłosiły się osoby, które powiedziały, no tak, będziemy pracować w weekend, będziemy pracować bez godzinach, musimy coś zrobić. Usiedliśmy do czystej kartki papieru i w weekend powstał serwis Pomagam Ukrainie gov.pl, który był taki pierwszy serwis, który powstał dosłownie w weekend, stworzony przez pracowników COIA. I ten serwis do dzisiaj funkcjonuje, on zbiera informacje o osobach, które potrzebują pomocy i osób, które taką pomoc oferują dla osób z Ukrainy. Dwa tygodnie dostosowaliśmy systemy tak, żeby uchodźcy z Ukrainy mogli po wizycie między innymi u Państwa w urzędach miast dostać PESEL, dostać uprawnienia do profilu zaufanego, dostęp do usług cyfrowych, a także wyjść z aplikacją DIA.pl, pierwszym dokumentem cyfrowym w Polsce, w pełni cyfrowym i w pełni respektowanym zgodnie z prawem. To wszystko sprawiło, że odwrotu tej cyfryzacji nie ma, że musimy iść w stronę dokumentów tożsamości cyfrowej. Jak porównaliśmy nasze doświadczenie i doświadczenia Ukrainy, to okazało się, że aplikacja mObywatel, która jest rozwijana przez Centralny Ośrodek Informatyki, ma około 8 milionów użytkowników. Aplikacja DIA, bliźniacza aplikacja, która jest używana przez Ukraińców, ma ponad 18 milionów użytkowników. I w czasie wojny, muszę Państwu powiedzieć, że DIA dodała kilka funkcjonalności. Między innymi było to, kiedy były niszczone maszty, nie było dostępu do radia, do telewizji, a poprzez aplikację DIA Ukraińcy mogli słuchać swojego radia, swojej telewizji. Mogli także zgłaszać przemieszczanie się wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy, jak również dokumentują się Ukraińcy zniszczenia poprzez robienie zdjęć i zaczytywanie w aplikacji zniszczeń, które dokonali Rosjanie. Aplikacja pokazała to, że tylko cyfrowa usługa, tylko mobilna usługa może w taki sposób szybki, adekwatny, natychmiastowy i celowany odpowiedzieć na potrzeby. Potrzeby takie, których się nikt nie spodziewał, tak? Więc na podstawie tych doświadczeń przygotowaliśmy naszą strategię mObywatel 2.0. Nazwaliśmy mObywatel 2.0 i chcemy
żeby odpowiadała na potrzeby mieszkańców Polski, tych, którzy korzystają z usług centralnych, ale także tych, którzy korzystają z usług lokalnych. 98% Polaków używa telefonów komórkowych, to nie jest dla Państwa na pewno żadne zaskoczenie. Większość z nas, większość z tych 98% użytkowników telefonów są użytkownicy smartfonów. 56% ruchu na serwisie gov.pl jest generowane z urządzeń mobilnych i to też jest niezły wynik, ale tylko 36% logowań do e-usług, które są na serwisie gov.pl jest z urządzeń mobilnych. Czyli dzisiaj jest tak, że użytkownik często szuka informacji w internecie o usługach na gowie, ale korzysta już z tych usług albo lokalnie, albo w papierze, albo w jednostkach różnych zamiejscowych, ale tylko 1/3 więcej użytkowników korzysta z tych usług za pomocą urządzeń mobilnych, albo poprzez te serwisy WW. Odkąd rozpoczął się COVID, 4,5 razy zwiększyła się ilość ustanawianych pełnomocników. Myślę, że wszyscy Państwo jesteście świadomi, jak to dzisiaj wygląda w COVID-zie. Osoby starsze, osoby z pewnymi ograniczeniami ruchowymi, cyfrowymi i tak dalej, miały do załatwienia masę spraw i prosiły dzieci, wnuków, osoby, które w jakiś sposób się opiekowały nimi, załatwienie zwykłych spraw urzędowych, spraw bankowych i tak dalej, i tak dalej. No, dochodziło do takiej sytuacji, że dzieci logowały się za swoich rodziców, za dziadków do serwisów różnych. No nie jest to sytuacja, która by nas wszystkich cieszyła, nie jest to sytuacja klarowna, dlatego chcemy w najbliższym czasie uruchomić usługę pełnomocnictwa, która będzie polegała na tym, że w aplikacji Obywatel będzie można za pomocą 3 kliknięć upoważnić osobę do załatwiania spraw urzędowych, tak żeby ta osoba albo w aplikacji Obywatel załatwiała sprawy czy usługi, korzystała z usług dla osoby upoważnianej lub poprzez wizytę w Państwa w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach administracji centralnej mogła zrealizować potrzeby, które będą wskazane przez osobę, która dokonuje takich pełnomocy. E-płatności. Kolejna usługa, której chcemy w najbliższym czasie uruchomić, zaraz powiem, będzie zabierał głos przedstawiciel miasta Lublin. Negocjujemy dzisiaj z Lublinem warunki pilotażu tej usługi. Bikeryf niedawno udostępnił usługę przypomnieniową o niezapłaconych rachunkach. Okazuje się, że prawie połowa dzisiaj zaległości takich cyklicznych płatności, jak za telefon, za podatek gruntowy, za opłaty licznikowe, prawie połowa tych zaległości jest generowana przez osoby poniżej 28 roku życia. I Big Eric zaproponował powiadomienia SMS-owe, mailowe, przypominające o takich płatnościach. To pokazuje, że to, co my wszyscy, pewnie Państwo również zauważacie, że nie potrafimy żyć bez powiadomień, tak? Nie potrafimy żyć bez powiadomień na komórkach. Chcemy zaproponować po pierwsze przypomnienia, powiadomienia o płatnościach, które na nas czekają, ale także chcemy, żeby interesant, mieszkaniec, przychodząc do urzędu i zaproponować taką usługę wszystkim urzędom, które będą chciały się zintegrować, mógł dokonać płatności bezprowizyjnej, natychmiastowej i celowanej w dokładną usługę natychmiast przy okienku urzędniczym, w tam miejscu, gdzie to załatwia. Tak? Czyli chcemy wystawić z jednej strony usługę dla urzędów, które by integrowały się z usługą, z drugiej strony chcemy, żeby taki interesant, który przychodzi i ma do opłacenia jakikolwiek zobowiązanie na rzecz urzędu. Urzędnik generował takie zobowiązanie w aplikacji, lub to zobowiązanie już było częściej wygenerowane, a kilkoma kliknięciami na telefonie interesant mógł dokonać płatności bezkosztowej, bezprowizyjnej, a serwis po stronie administracji terytorialnej, jednostki samorządu terytorialnego informował o wpłynięciu takiej płatności. Zero trzy sekundy to jest czas, w którym mruga ludzkie oko, pojedyncze mrugnięcie. Chcemy, co pewnie teraz bardziej powiaty zainteresuje, chcemy w końcu ruszyć z projektem CEK 2.0, Centralna Ewidencja Kierowców.
i chcemy, żeby cały proces był cyfrowiony, wnioskowanie o prawo jazdy, wydanie prawa jazdy i żeby te 0,3 sekundy to od zdania egzaminu, od wprowadzenia takiej informacji o zdanym egzaminie, żeby uprawnienia od razu zaczytywały się w systemie, żeby człowiek, który wychodzi, kandydat na kierowcę, który zda egzamin na prawo jazdy, wychodząc ze środka ruchu drogowego, z egzaminu, dostawał informację na aplikację N-Obywatel, nabyłeś uprawnienia, jesteś uprawniony do prowadzenia pojazdu, za jakiś czas, żeby dostał kolejne powiadomienie, że twój dokument jest do odbioru w odpowiednim miejscu, jest wydrukowany, możesz go odebrać. Chcemy ucyfrowić cały proces, aczkolwiek zachować ten dokument, ten plastik prawo jazdy, potwierdzenia posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, ale myślimy, że będzie to ogromna rewolucja, kiedy dzisiaj jest dosyć duży gap między zdaniem egzaminu, przejściem do informacji do jednostki samorządu i wydaniem takiego dokumentu. Chcę Państwu powiedzieć, że to, co chcemy zaoferować dla samorządów, dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla organów administracji centralnej, to serwis mObywatel.gov.pl, na którym po zalogowaniu chcielibyśmy, żeby te, ale także różne inne usługi z poziomu obywatela były dostępne i zaczytane, żeby po stronie obywatela była zaczytana informacja jego danych z rejestrów państwowych, tak żeby jak najmniej danych musiał obywatel, interesant wpisywać, tak żeby ta informacja była tam, gdzie można, była zaczytana, gotowa dla niego, tam, gdzie jest to możliwe, żeby były gotowe formularze usług i tam, gdzie to możliwe, żeby były tylko podpięte płatności i powiadomienia do aplikacji mobilnej. Zgadzam się dzisiaj, na początku było mówione, czy ta usługa powinna być centralna, czy powinna być lokalna i w jaki sposób to powiązać. No wydaje nam się, że nie ma innej drogi, ona musi być wspólna, tak? My jako Centralny Środek Informatyki, jako KPRM musimy dostarczyć platformę mObywatel.gov.pl i aplikację mobilną mObywatel, która da strukturę, postawi formularze, postawi dane z rejestrów państwowych i udostępni możliwość korzystania z usług, które będą centralne, a także lokalne. I wydaje nam się, że innej drogi nie ma. Musi to być ta ścisła kooperacja. Zdajemy sobie sprawę, że my jako Centralny Środek Informatyki, mając dostęp do systemu rejestrów państwowych, mając dane do danych obywateli, mając ogromne zaplecze infrastrukturalne, cyber security i tak dalej, jesteśmy w stanie dostarczyć taką usługę, która będzie wygodna, intuicyjna, szybka dla obywatela, ale także intuicyjna i wygodna dla urzędników w organach m.in. OTS. Zapraszam Państwa do tej przygody z Lublinem. Tak jak już powiedziałem, rozmawiamy o pilotażu płatności. Mam nadzieję, że będziemy współpracować tutaj z szerszą ilością samorządów w naszych nadchodzących projektach. I zapraszam Państwa do korzystania z mObywatel.gov.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze całe 5 minut. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać już może teraz, dorzucić jakąś swoją refleksję, uwagę? Mam jeszcze przepisowe 5 minut. Czy byłoby jakieś pytanie na sali? Bardzo proszę. Mamy tam, Szanowna Pani, mikrofon specjalnie przygotowany, bo też to jest transmitowane, żeby ci, którzy nas oglądają, słyszeli. Halina Wawruch, zastępca burmistrza Msztynowa, mieszkam na terenie Żabiej Woli. To jest bardzo blisko stolicy. I słuchając tutaj mojego przedmówcy, mam taką refleksję, że ja kończę już, że tak powiem, swoją pracę w samorządach, tyle kadencji. Od początku jestem w samorządzie, że zamiast zasypywać różnice między miastami a wsiami, ta różnica będzie się pogłębiać. Proszę Państwa, nie wiem, czy sobie wszyscy Państwo zdajecie sprawę, ale dostęp do światłowodu na obszarach wiejskich, nawet tak blisko położonych stolicy, jak w tych gminach, o których mówię, to jest luksus, to jest dobro, o które się pyta, jak je zdobyć. Nie można pracować zdalnie, a jak wygląda nauka zdalna, pokazała pandemia.
także jasne. Cieszymy się bardzo. Z jednej strony są te deklaracje, że będą nowe możliwości, ale tak jak powiedziałam, ja mam wrażenie, że ten ruch będzie coraz głębszy, a ostatni spis powszechnie pokazał, że na obszarach wiejskich mieszka ponad 40% mieszkańców Polski. Dziękuję bardzo. Muszę na słowo pan minister, który wspominał o Krajowym Planie Odbudowy. Ten komponent C Krajowego Planu Odbudowy to jest cyfryzacja. Jedną z największych części środków, które będą wydatkowane z KPO, to jest pokrycie białych plam i dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach, które właśnie dzisiaj są tymi białymi plamami. Więc tak samo jak pani, mam nadzieję, że ten internet obejmie te białe plamy, takie są plamy, takie są kamienie milowe, więc chyba nie bardzo, nie ma wyjścia. To musi być zrealizowane. A o jakiej skali czasowej mówimy? Mówimy o skali czasowej KPO, tak? Czyli bardzo blisko. Najbliższe, jak tam jest perspektywa 2030, no w 2030 roku będziemy już dawno po podsumowaniu tej perspektywy KPO. Być może te obawy będą zaadresowane. Czy jeszcze jakieś jedno pytanie? Bardzo proszę. Chciałbym pana też poprosić o to, żeby to pytanie było do mikrofonu. I zdaje się, że to będzie tyle. Ale bardzo się cieszę, że państwo już są aktywni od samego początku. To dobrze wróży. Zróbmy tak, żeby to była interaktywna konferencja i nasza wspólna wymiana myśli. Bardzo proszę. Marcin Zywisza z Cygni DSA. Ja chciałem spytać tylko jedną rzecz, bo nie do końca zrozumiałem. Bo pan wspomniał na samym początku swojej prezentacji o tym, że powstaje strategia w ogóle obywatela. I teraz ja chciałem spytać, jaka jest relacja tej strategii do M-Obywatela w stosunku do programu zintegrowanej informatyzacji państwa? Dobra, dzięki. Która dla mnie jest taką strategią właśnie informatyzacji państwa, która powinna obejmować również M-Obywatela, ale może no, pan wytłumaczy jakąś relację między tymi dwoma bardzo dziękuję. Planami. Tak, to ja myślę, że tych strategii mamy dosyć dużo. I one zapewne powinny współistnieć, współgrać i jak najmniej na siebie zachodzić, być komplementarne. Ja mówię o strategii resortu cyfryzacji Centralnego Ośrodka Informatyki wokół aplikacji M-Obywatel, która jest rozwijana przez nas i chcemy, żeby dzisiaj kalkę tej strony wizualnej, ale także strony funkcjonalnej rozbudowywanej w najbliższych latach przenieść na stronę mobywatel.gov.pl i żeby to była taka platforma dostępu do e-usług cyfrowych dla obywateli. Bardzo dziękuję. Będzie jeszcze czas na pytania, ale teraz już bardzo dziękujemy. Okresu tylko dopiero pana. Dziękuję bardzo. Hubert Gniadowicz. Proszę państwa, po tej prowokacji początkowej zwracamy się w stronę samorządów rzeczywiście z innej nieco perspektywy. Teraz będzie Grzegorz Kunicz, dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin, już anonsowany pełnomocnik prezydenta miasta do spraw informatyzacji. Proszę bardzo. Brawa wielkie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Proszę państwa, najbliższe 20 minut spędzimy w Lublinie. Zabieram państwa na wycieczkę. Określony prezydent poprosił, OK. Zabieram państwa na wycieczkę po mieście Lublin. Tak, Wydział Informatyki i Telekomunikacji to organizacja, którą reprezentuję. Nie mamy Centrum Usług Wspólnych, mamy wydział, który jest częścią urzędu. Oczywiście będę mówił o pewnej skali, powiem o pewnej ewolucji, opowiem o transformacji cyfrowej, którą przeszło miasto, opowiem o transformacji, która jest jednak ciągłym procesem. Wskażę te obszary, poszukamy takiej analogii i korelacji z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o strategię informatyzacji państwa, ale również chciałbym się pochylić trochę nad problemami miasta, pokazać jednak, co się dzieje tu już wewnątrz. Proszę państwa, kolejnym takim obszarem, który chciałem tutaj poruszyć, to jest nie tylko skala, tylko pewna uniwersalność. Będę mówił o dużych, może dla niektórych bardzo dużych liczbach. Odnieście to państwo do swojej skali, dzieląc to, co się dzieje w mieście. Proszę państwa, zaczynamy. Wydział Informatyki i Telekomunikacji funkcjonuje od 2006 roku. On przeszedł również transformację i generalnie grupa ludzi, którą reprezentuje, w tej chwili tworzy w mieście rodzaj takiego huba cyfrowego. Pokażę państwu miasto w liczbach od strony informatycznej, od strony procesów i od strony tym, czym zarządzamy. Oczywiście 1700 urzędników, przepraszam,
i 1700 komputerów w sieci urzędu. Jest to skala, która robi pewne wrażenie, są więksi, są mniejsi. Mamy 151 jednostek oświatowych, to ważna informacja, bo za tym idą 152 głowy dyrektorskie. Mamy w sieci 10 tysięcy komputerów. To już liczba, która powoduje pewien respekt. Natomiast do tego, jeżeli dodamy 43 tysiące dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, nauki, 340 tysięcy mieszkańców, w nawiasie 400, wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą, i więc tylu w tej chwili w Lublinie mamy obywateli. No i spójrzmy sobie w tej chwili, co ten Lublin tak naprawdę przez te lata, tego 2006 roku, kiedy to przyszedłem na pół roku realizować jeden projekt. W tej chwili ten projekt, ja nie wiem, to jest 16, czy projekt 17. Powiem Państwu tak, samorząd wciąga, ja przyszedłem z biznesu, samorząd wciąga. Dobrze. Stan na dzisiaj jest następujący. Inwestujemy w technologię smart, mamy tą świadomość, budujemy tą świadomość i tak jak powiedziałem, informatyka z centrum kosztów stała się hubem cyfrowym, który rozwiązuje w skali miasta problemy. Przychodzą interesariusze, my problemy rozwiązujemy. Co ważne, wytworzyliśmy pewien rodzaj kultury wydatkowania środków publicznych. Kultura wydatkowania środków publicznych w rozumieniu IT polega na tym, że każda interwencja pieniądza w przestrzeń publiczną skutkuje nabudowaniem albo infrastruktury, albo elementów smart, albo elementów związanych stricte z czystą informatyką lub e-usługami. Nie ma takiej sytuacji, że budujemy park, a później, a może byśmy powiesili czujnik, kamerę albo hotspot. Jest to integralną częścią każdej inwestycji. Niezależnie czy to jest termomodernizacja szkoły, czy to jest budowa drogi, tamte elementy są nabudowywane. Co więcej, staramy się, żeby tam, w tym obszarze, funkcjonował pewien standard. Standard i centralizacja to słowa klucz, które będą się przewijały przez tą prezentację, po to, żeby pokazać, że warto to robić, warto mieć pomysł i przede wszystkim należy mieć plan. Tak jak państwo polskie buduje strategiczne plany informatyzacji, cyfryzacji, tak również my z Centrum Kosztów, tak jak powiedziałem, robimy i stajemy się w sposób naturalny hubem cyfrowym, do którego adresuje się zapotrzebowania. My dajemy usługi. Usługi rozumiane w ten sposób, że urzędnik lub inny interesariusz dostanie na komputer, na biurko, aplikację i środowisko, którego potrzebuje, to samo dostanie uczeń, nauczyciel, rodzic. Proszę Państwa, najważniejsze procesy w mieście udało nam się poddać transformacji. Transformacji jako procesowi. Mówiłem już też o roli IT i ewolucji. Oczywiście jej ewolucji. Oczywiście to wszystko nie miałoby sensu i nie zadziałoby się, gdyby nie strategiczne podejście. Ta świadomość cyfrowa materializuje się. To już druga albo trzecia taka zatwierdzona strategia cyfrowa. My nie budujemy wielkich tutaj planów. My nie tworzymy uchwał Rady Miasta. My dajemy prezydentowi załącznik do strategii miasta, który pokazuje kierunki rozwoju. Zobaczcie Państwo, że tutaj jednak już królują usługi. W pierwotnych planach informatyzacji, cyfryzacji, nieważne jak je nazwiemy, królowała sieć, królował dostęp, trzeba było zapewnić ludziom na biurko to, co przed chwilą tutaj padło z mojego samorządu, dostęp do siedlowej sieci, dostęp do szerokopasmowego świata. To mamy już za sobą. W tej chwili chcemy iść dalej. Czyli zdalna praca i nauczanie w cyfrowym mieście, czyli szeroko pojęta oświata. Wiem, wszyscy samorządowcy wiedzą, jaki poziom kosztów stanowi oświata i każdy procent tam oszczędzony, chociażby w zakresie wysokich technologii, czym będzie skutkował. Kolejna kwestia, szeroko pojęte smart city, czyli inteligencja miasta we wszystkich obszarach. Począwszy od monitoringu wizyjnego, skończywszy na inteligentnych skrzyżowaniach, ale też na usługach, które można sobie wyklikać przez serwisy informacyjne miasta. Szybka i bezpieczna sieć miejska, tak, to jest skutek interwencji pieniądza publicznego. Budujemy drogę, kładziemy światłowód, jest to czymś oczywistym. Budujemy budynek, podłączamy go, staramy się, żeby tam te usługi cyfrowe się znalazły. Kolejna sprawa to oczywiście bezpieczny urząd, nowoczesne aplikacje, one też nie dają próżni. Mówiliśmy przed chwilą, przedmówca mówił o strategii, mówił o aplikacjach. Tak, samorząd w próżni funkcjonować
nie zamierza i funkcjonować nie będzie, przynajmniej samorząd miasta Lublin, bo tworzenie wyspowych, hybrydowych rozwiązań po pierwsze wiąże się z zbyt dużym ryzykiem, po drugie jest zbyt kosztowne, ale niestety ze względu na krótszy horyzont czasowy jesteśmy w takie ryzyko skazani. Musimy ryzykować, musimy tworzyć aplikacje i nie mówię, że tym ograniczeniem jest kadencyjność, bo nie jest, ale tym ograniczeniem jest chociażby krótki horyzont czasowy i krótkie strategie, które budujemy. To nie jest strategia na 2030, tylko to jest strategia do 2026. Oczywiście mając świadomość tego, co się dzieje w otoczeniu, chcemy się skupić na bezpieczeństwie, chcemy się skupić na pełnym wsparciu użytkowników po to, żeby dostali jednakowej jakości usługę, którą jesteśmy w stanie świadczyć sami, oczywiście możliwą do świadczenia w dowolnym modelu. Proszę Państwa, niestety za tym idą technologie. My ten etap rozwoju miasta mamy już za sobą. I rzeczywiście, gdybym miał jednym zdaniem powiedzieć, co my robimy, jeżeli chodzi o informatykę, tak, mamy model hybrydowy z przetwarzaniem brzegowym. Co to znaczy? Nie boimy się chmury, nie brzydzimy się chmury, przygotowujemy systemy do migracji do chmury. My nie wiemy w tej chwili, czy do jakiej. Czy to będzie model ZUH, który jest preferowany przez stronę rządową, czy to będzie model całkowicie komercyjny. Na dzień dzisiejszy mamy miejską chmurę obliczeniową. Jak to jest istotne w przypadku chociażby ryzyk, które widzimy za wschodnią granicą, ale nawet to tyle istotne, bo jesteśmy w stanie dość szybko wyemigrować wszystkie dane z miasta, tak? Nie wiem, czy Państwo też takie plany awaryjne bierzecie pod uwagę. My ze względu na geografię musimy. Oczywiście do tego dochodzi zakres i skala, którą trzeba podzielić, przemnożyć, czy tam jakąś inną operację matematyczną wydać w zależności, wykonać w zależności od wielkości samorządu. Natomiast to, co jest najważniejsze, to widzicie Państwo, tutaj są, pokazaliśmy twarde technologie. Mamy serwerownie, mamy system monitoringu wizyjnego, zaraz jeszcze dwa zdania o tych systemach powiem. Dlaczego to jest ważne? Bo jest jednolitość technologii. A po co to wszystko się zadziało? Zadziało się po to, żeby wzbudzić apetyt na usługi IT. Nie po to budowaliśmy sieć, żeby pokazać na kolejnej konferencji, że mamy, nie wiem, 200, 300, 500 kilometrów światłowodu, 500 urządzeń w sieci, 600 serwerów wirtualnych, bo to nie jest miarą rozwoju miasta. Można mieć 3 serwery wirtualne i doskonale sobie zarządzać swoim samorządem. Natomiast u nas ta skala wzięła się stąd, że zaczęliśmy skutecznie budować apetyt na usługi IT. Czyli nasi interesariusze przychodzą i żądają usług. Oni chcą od IT usług, oni chcą dostępu do aplikacji, oni chcą rozwiązywać problemy. Oni już nie chcą, a zbudujmy sobie portal. Nie, my chcielibyśmy zaprezentować w sieci takie informacje, jak to zrobić. Te kontrakty, zaczynamy o tym mówić, tak wyglądają. Oczywiście te obszary działania, które będą się przewijały jeszcze przez tą prezentację, zostało 11 minut, to Urząd Oświata, Geoprzestrzeń i Smart City. To są te obszary, w których aktywni jesteśmy. Ok. Tak jak powiedziałem, budujemy zasoby własne, migrujemy część, którą możemy w tej chwili do chmury, ale nie boimy się rozwiązań infrastruktura jako serwis, czyli jesteśmy gotowi przenieść swoje zasoby do chmury komercyjnej, do chmury publicznej. My nie musimy w tej chwili kupować serwerów, możemy je wydzierżawić. Powiem więcej, od 6 lat nie kupujemy drukarek, nie mamy nawet jednej drukarki w urzędzie, oczywiście w jednostkach są, ponieważ się można wydzierżawić. Tak samo można wydzierżawić serwery, tak samo można wydzierżawić miejsce, tak samo w sieci, tak samo można wydzierżawić aplikacje. Jesteśmy tego świadomi i zaczynamy w tej chwili troszkę inną filozofię. Oczywiście powstały dwa ekosystemy bardzo ważne. Technologii, o której mówiłem, może trochę przydługo, ale jestem inżynierem, proszę mnie wybaczyć. I drugi ekosystem bezpieczeństwa, który jest równie ważny, żeby to, co człowiek dostaje na biurko, to zostaje na aplikacji mobilnej, która każdy ma w kieszeni takie urządzenie, żeby to było bezpieczne. Za tym oczywiście stoi cały pakiet technologii. Oczywiście, tak jak wspomniałem przed chwilą, mamy tą sieć szkieletową, budowaliśmy ją przez lata. To był pierwszy projekt zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, zrealizowany bodajże w 2007 roku. Ale w tej chwili połączyliśmy tą sieć z ogólnopolską siecią edukacyjną. Mamy jeden punkt styku. Nie tworzyliśmy węzłów w każdej szkole. Dlaczego? To zaraz Państwu pokażę. Ale zanim do tego dojdziemy,
to jeszcze dwa zdania o totalnej zmianie, która się musiała dokonać. Ta standaryzacja, którą postanowiliśmy zrobić, na którą musieliśmy dostać przyzwolenie najwyższych władz miasta, przede wszystkim skarbnika. Dlaczego to robimy z poziomu wydziału? Bo jest kontrszatem powina do pieniędzy, tak? Gdybyśmy byli zależni jednostką lub spółką, byłoby to naprawdę dużo, dużo trudniejsze. Oczywiście montaże finansowe, które stosujemy w naszych działaniach, również są hybrydowe. To nie jest tak, że 100% środki europejskie czy 100% budżet miasta. Szukamy rozwiązań, współpracujemy również z biznesem i próbujemy takie działania robić. I wytworem tych naszych różnych rozważań, żeby ten kamień milowy kolejny był, żebyśmy mogli jakby przekroczyć tą kolejną milę, to była przede wszystkim standaryzacja. I te obszary, które proszę Państwa poddaliśmy standaryzacji, to po pierwsze elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Uzgodniliśmy z Archiwum Państwowym jeden sposób instrukcji kancelaryjnej dla wszystkich jednostek w mieście. Jesteśmy gotowi. My w tej chwili mamy swój system do spraw i dokumentów. To nie jest przedmiotem tej prezentacji, ale jesteśmy gotowi już na ZDRP. Czekamy. Produkt będzie gotowy. Myślę, że w 2025 roku chcielibyśmy się produkcyjnie już uruchomić. Obszar jakże istotny, jakże ważny, czyli ten krwiobieg finansowy każdego samorządu, to finanse, szeroko pojęte. Dostarczenie tej samej grupy aplikacji do wszystkich jednostek. Udało nam się to już wykonać. Kolejna kwestia to oświata. Zabraliśmy ze oświaty wszystkie aplikacje, wystawiliśmy tej oświacie. Przecież dyrektor szkoły nie będzie kupował routerów, nie będzie kupował firewalli, nie będzie kupował internetu, bo się na tym nie zna. Po prostu najnormalniej w świecie niech po prostu uczy dzieci. My te aplikacje dostarczymy. Poszliśmy dalej, jak czas pozwoli, pokażę na koniec jeszcze jeden slajd. I kolejny obszar, taki strategiczny, który został ustandaryzowany w przypadku tej zmiany totalnej, to geoprzestrzeń. Szeroko pojęte. Zabraliśmy wszystkie dane z geodezji, złożyliśmy w serwisach, o których tam była mowa, no i dajemy usługę, tak? Czyli nie ma sytuacji takiej, że finansiści mają swojego informatyka, że ludzie od dokumentacji mają swojego informatyka, że w oświacie są informatycy i w systemach geoprzestrzennych również. Oczywiście te grupy, które się zaangażowały, zobaczcie Państwo, jak to był złożony zespół. Informatycy, finansiści, audytorzy, eksperci, analitycy. Wytworzono te standardy, czyli do tej strategii powstały standardy formalne, ale w większości nieformalne, natomiast stosowane i respektowane, ponieważ było wsparcie najwyższego kierownictwa. Oczywiście, żeby było to, co na dole, bo my oczekujemy, żeby w pracowni komputerowej był internet, żeby działała telefonia, żeby rodzice, uczniowie mieli aplikacje. Niestety musi być to, co na górze. Bez tego nie będzie, proszę Państwa, tego. I tutaj nikt nie oszuka tutaj fizyki, techniki itd. To, co zbudowaliśmy, to do każdej szkoły mamy gigabitowe połączenie. Każda szkoła łączy się z prędkością gigabitową. Dołączyliśmy sobie do tego OSE. Mamy wspólne repozytoria w oświacie. Mamy jedną centralną bazę uczniów i rodziców. Tam w tej chwili mamy 150 tysięcy użytkowników. Mamy pełną integrację z dziennikiem elektronicznym, czyli jeżeli podłączamy usługę sieci bezprzewodowej w szkołach, uczniowie już w części szkół mogą się logować takiego dziennika. Mamy usługi katalogowe, czyli przyjęliśmy zasadę wdrożoną z powodzeniem w oświacie, jedno konto, wiele usług. Proszę Państwa, ponieważ była technologia, była sieć, były dane, czas na usługi. Standard, strategia, świadomość i technologia spowodowały, że zaczęliśmy budować i skupiać usługi, które nawet nie zawsze do końca były zintegrowane, ale skupiać je w jednym miejscu. W obszarze geoprzestrzeni, open data, partycypacji, kontaktu z mieszkańcami, dostępu do informacji publicznych itd., itd. Cała geoprzestrzeń została również zintegrowana. Jest jedno miejsce w sieci, w którym można to znaleźć. Tak jak w przypadku edukacji mamy Edu Lublin EU, tak jak w przypadku geoprzestrzeni mamy Geolublin EU lub generalnie Lublin EU, nazwa, która jest preferowana do dostępu do tego usług. W projektach usługowych i komunikacji z mieszkańcami wystawiliśmy cały pakiet aplikacji mobilnych.
mobilnych, ale to są tak naprawdę inteligentne serwisy internetowe. My nie budujemy aplikacji, bo weźcie sobie Państwo dowolny sklep internetowy, wpiszcie nazwę swojego miasta, zobaczycie ile różnego rodzaju aplikacji Państwu się wyświetli. Ta liczba jest bardzo duża i, no i jest niebezpieczna. Ciężko znaleźć tą aplikację właściwą. My postawiliśmy na to, żeby w oparciu o nazwę Lubimeu serwować kolejne funkcjonalności. To jest aplikacja na przykład budżetu obywatelskiego, to jest aplikacja mieszkańca powiązana z serwisami naszymi internetowymi, geoprzestrzennymi, które umożliwiają lokowanie różnego rodzaju zdarzeń, zgłoszeń w przestrzeni publicznej. Do tego jeszcze są mikropłatności elektroniczne, chociażby weryfikacja salda mieszkańca. Tu mamy za sobą taką elektroniczną platformę mikropłatności i będziemy ją w najbliższym czasie starali się zintegrować z aplikacją mObywatel. Proszę Państwa, ponieważ ja nie będę tutaj mówił o Big Data i o innych historiach, ponieważ mamy dużo źródeł, mamy dużo danych, możemy je prezentować graficznie. W ujęciu geoprzestrzennym, demograficznym, dowolnym. Można sobie zamawiać na tej platformie analitycznej zestawienia i te zestawienia dynamicznie można sobie weryfikować po to, żeby interesariusze mogli się bawić, zobaczyć geoprzestrzeń, tak jak pokazano na w lewym górnym rogu, chociażby z podziałem na dzielnicę, z podziałem na strukturę, dokładając do tego również analizy finansowe. To działa, to po prostu jest usługa świadczona przez jeden z naszych serwisów. Co ciekawe, proszę Państwa, zmiana totalna powoduje zmiany mentalne. Powiem więcej, powoduje zmianę przyzwyczajenia. Zwróćcie Państwo uwagę, tu nie mam wskaźnika, ale podejdę do ekranu i pokażę. Co to jest? Proszę Państwa, to jest niedziela, a to jest wykres ruchu. Skąd taka aktywność się bierze w niedzielę? A proszę Państwa, wspólnienie serwisów związanych z Lubelską Oświatą spowodowało, że nauczyciele z aplikacji Dziennik Elektroniczny nie korzystają w piątki, korzystają w niedzielę, przygotowując się do... Jakie to są reperkusje? Musimy kiedy indziej robić backupy. Gdybyśmy chcieli wyłączyć usługi w niedzielę, no po prostu się podniosło razem nie do wyobrażenia. Model usługowy, proszę Państwa, się zmienił. To mówię jako ciekawostkę. Natomiast tutaj pokazuję powiązanie aplikacji, jak skomplikowane są te procesy. Natomiast, co ważne, chciało się skupić wyłącznie w tej chwili na tych obszarach. Finanse, oświata, geoprzestrzeń, cenę i dokumentację, partycypacja, ochrona środowiska, poczta, serwisy, integracja. I teraz przyłóżmy kalkę tego, co nam serwuje strona rządowa. Zobaczmy, jak wiele jeszcze tych obszarów jest aktywności, których będziemy oczekiwać. Bo my nie mówimy nie, my chcemy przenosić te usługi do sfery tej centralnej i oczywiście dalej tak działać. Po prawej stronie widzicie Państwo, jakie za tym stoją systemy, które też musimy utrzymać, które też generują koszty i żeby ta świadomość w pełni była. Proszę Państwa, ostatni slajd, Centra Kompetencji Cyfrowych, nowy właśnie twór w mieście, czyli centralizacja usług w oświacie, podział miasta na 6 geograficznych centrów, które same sobie będą świadczyły usługi IT na rzecz Lubelskiej Oświaty. Udało nam się zminimalizować liczbę etatów, w tej chwili już 1/3 miasta włączyliśmy. Informatycy szkolni są pracownikami Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Zaczynają się migrować do pracy w modelu zawodowym. Zaczyna nam to działać. Już czasu jest niewiele, to proszę Państwa podsumowanie. To, co mamy na dzień dzisiejszy, to jest samodzielny taki hybrydowy model stworzony w oparciu o najlepsze rynkowe praktyki. Samodzielnie, ponieważ staramy się ludziom dobrze płacić, ale również przy współpracy z stroną rządową. Bariera organizacyjna przy decyzjach została skutecznie przełamana. Kompetencji nie dublujemy, natomiast oczekiwane wsparcie, to napisałem KPRM, ale wiadomo, że chodzi też o co i chodzi o nas. Chcielibyśmy, żeby projekty tworzone przez nas i przez samorządy były w jakiś sposób walidowane, żeby to się określało, nie wiem, albo weryfikowało na zgodność z architekturą tutaj informatyczną państwa. No i oczywiście oczekujemy wsparcia eksperckiego, objęcie projektów nadzorem, no i to, o czym od zawsze mówimy i powtarzamy, bardziej podmiotowa rola samorządów. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brawa wielkie, Grzegorz Kulicki.